Tak było właśnie u mnie, bo mój komputer po prostu stwierdził, skoro Peter już przeknął, to ja też mogę, że mam się... No cześć. A może powinienem był powiedzieć... Bartek Tarczyński. Dum dum dum. Szanowni Państwo, oto siódmy epizod Egloka. Jest dzisiaj ze mną pan Pejpur. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zakręciło mi się w głowie nawet, ale będziesz wiedział dlaczego dopiero, jak będziesz składał odcinek. Cześć wszystkim. Tak, to ja, znowu ja, ten sam niezmienny Eglokowy partner, współtowarzysz zbrodni i tak dalej. Siemanko. Dzień dobry. Ogólnie, szanowni Państwo, możecie się, Bartek Tarczyński, zastanawiać, co to takiego się dzieje, że mi się wpiernicza pewne nazwisko, ale o tym to za chwilę. Bartek Tarczyński. Bartek Tarczyński, tak, dokładnie, ale tak. O tym to za chwilę. No i sam pierw chciałbym powiedzieć, iż mamy tutaj, prawda, piękny parostatek, mamy fiolę, o mój Boże, moja kamerka, poczekaj, zaraz, momencik, bo moja kamerka ma to gówno autoostrość, dobra, już. Piękne fioletowe LEDy, dodatkowo lampki świąteczne, bo mamy już grudzień. I trzeba świąteczną atmosferę wprowadzić. Niestety ten kabel, tak, który tu leży, nie do końca dobrze wygląda, ale powiedzmy, że na mniejszym okienku nie bardzo to widać. Bartek Tarczyński. Bartek Tarczyński, co? Co? Nie wiem. Jest dzisiaj ze mną oczywiście... Dzisiaj... Tak? Dzisiaj jest 8 grudnia, tak? Świąteczny czas, zaczyna się powoli, w sklepach lecą piosenki świąteczne, na przykład z Last Crimsas albo Bartek Tarczyński. Co? Na przykład. I wiecie, i ogółem u mnie też choinka za niedługo się pojawi. Kupujemy żywą w tym roku. Po pierwsze moja choinka na własnym mieszkaniu, więc będzie sztosiu. Pięknie. Ja nie wiem, czy ja będę miał pierwszą choinkę w tym pokoju, więc zasadniczo... No jak nie, to będzie w pokoju obok sobie stała Bartek Tarczyński. I będzie dobrze. Także super. Dobra, może przejdziemy do outfit recapu. Co ty na to? No to zacznij. Proszę bardzo. Noszę dzisiaj na sobie czarną koszuleczkę z takim oto pięknym wzorem. Taka czerwona... Czerwone literki układają się w napis LOVE. Dodatkowo widać tu moje żeberka, mój kręgosłup, teges. Przepraszam, źle pojechałem palcami, bo nie patrzyłem. Tutaj o. I na samym dole jest oczywiście napisane Bartek Tarczyński. Okej. I to tyle. Dobra, to ja mam na sobie oczywiście tą starą... Właściwie starą, ale nową, dalej trzymającą się dobrze koszulkę z minionkami, tak jak widzicie, one tutaj są wszędzie porozkładane i niektóre z nich, tak jak na przykład tutaj, mówią banana. O! Okej. Okay. Dobra, panu Paperu, czy jest to dobry czas na Team Recap, czy masz jeszcze coś do dodania wcześniej, bo nie wiem, a chcę wiedzieć. Czy ja mam coś do dodania wcześniej? Nie, ja myślę, że ja dodam po prostu później. Wszystkie moje historie w ogóle tak fatalnie się czuję dzisiaj, że ale to jest po prostu spowodowane zmęczeniem po całym praktycznie tygodniu śmigania. Nieważne, dobra, ruszajmy. Ja jestem trochę nieogarnięty, nie umiem w literki, nie umiem w słowa, ale postaram się dostarczyć wam jak najwięcej rozrywki. Okej. Okay. Tylko jeszcze muszę sobie zapisać, bo miałem chwilowy atak. Tak, ale już nieważne, będę musiał wyciąć tylko. Tak, atak na pokój, tak zwany. Dobra, przejdźmy do szybkiego team recapu. Na samym początku Bobolek Dustox, Modest Nature, który jest bardzo bulki i właściwie to bardzo bobulki. Załapałeś? Bobulki. Dobrze, to na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się, tak jak zresztą widzicie, Zarodek na poziomie 11 z umiejętnością Regenerator z atakami Psywave, Snatch, AC Darmor i Rollout na poziomie 11. Okej. Okay. Kolejnym pokiem jest Kichi Growlithe, który jak na razie jednego Pokemona nie zaorał na hita z następującymi ruchami. Gdyby miał Choice Band, to by pewnie zaorał. Prawdopodobnie. Tak, nie wymienić ruchów, ale nie wiem, czy to ważne. U mnie na poziomie 12 znajduje się Krecik z atakami Scratch, Mud Slap, Iron Defense i Rock Climb. Z umiejętnością Mold Breaker. Powiem ci, ja po prostu nie wymieniam niektórych tych rzeczy teraz, żeby ludzie nie narzekali, że jest za dużo gadania, że za mało grania, coś tam jest. Wychodzę z Pokémon Center, blablabla.
O, właśnie to. To wy jesteście, dokładnie. Tak jest. Kolejnym Pokemonem jest Litwick, a.k.a. Fifflok, którego imienia jestem ogromnym fanem, podobnie jak jego Pokerusa, podobnie jak jego movesetu z tym szczególnym Flamethrowerem. Mhm. U mnie następnym Pokemonem jest Piszczel na poziomie 9, który trzyma obecnie Experience Share, bo jest nieprzydatny do niczego do poziomu 17 prawdopodobnie, no ewentualnie 13, ale nie oszukujmy się, ktoś zdzbanił nie dając mu Elemental Punchów, które mogły się znaleźć na tym Pokemonie właśnie w tym haku. Ma Leer, Bite, Focus Blast i Focus Energy, bo z czymś przynajmniej będzie uderzał, no. Tak jest. Kolejnym pokiem jest Biggie, Funpi, Adamant. Przynajmniej mój starter żyje. Z następującymi ruchami ten rollout potrafi być naprawdę groźny. Ale co to za życie? Jesteśmy coraz bliżej, pamiętaj. I na samym końcu w mojej drużynie jest Bartek Tar... Kici V2. O. Z atakami Ember, Zen Headbutt, Magnet Rise i Morning Sun. Z umiejętnością Flame Body. Kolejnym moim pokiem, bo... Ej, mam więcej. Jest Cyrus Swoobat, który przez szczęście ewoluował, miał być fizyczny, ale jego specatak jest wyższy i w sumie nie wiadomo, z następującymi ruchami, takimi o. A, no i może powiem o moim ostatnim członku drużyny, Grzyb! Okay, no dobrze, proszę, proszę. Grzyb! Fungus! Z ruchami następującymi, Absol Body Slammer, Stunspore, Rollout i to jest Pokémon, którego bardzo potrzebowałem. Słucham? No okej. Okay. No i to są wszystkie Pokémony na chwilę obecną, więc myślę, panie Peteru, że możemy teraz powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi w dzisiejszym odcinku i kogo tutaj honorujemy. Bartek Tarczyński? Tak, Bartek Tarczyński. Pytanie dnia dla was. Ile razy wypowiemy, Bartek Tarczyński na nagraniu dzisiejszego odcinka Eglog pod tytułem Bartek Tarczyński? Albo dokładnie. Inny tytuł wymyślimy, jeszcze nie wiem. Zobaczymy jeszcze, ale w każdym razie, Bartek Tarczyński, niesamowity użytkownik i tak samo jak Rotom robi podsumowanie śmierci, podsumowanie krytów zadanych i otrzymanych, tak Bartek Tarczyński robi bezspoilerowe podsumowania rozgrywki, podsumowania odcinka, które wręcz zachęcają ludzi do dalszego oglądania. Także dziękujemy ci bardzo, Bartek. Dziękujemy, Bartek Tarczyński. Jesteś wielkim człowiekiem. Ostatnio go opierniczyłem na streamie, że... Gościu, ja widzę te twoje komentarze, Paper widzi te twoje komentarze. Nie rzucaj się tak z tym, że chciałbyś być wyróżniony, Bartek Tarczyński, bo teraz, Bartek Tarczyński, jesteś wyróżniony aż zanadto, Bartek Tarczyński. Dokładnie, Bartek Tarczyński. Jakbyśmy cię wyróżnili i bez twojego proszenia, to byłoby to o wiele lepsze osiągnięcie niż takie wybałagane u Petera na streamie. Tak, Bartek, ale jak Tarczyński. Widzicie... Tak, dokładnie tak, tak jak pan Bartek Tarczyński powiedział, ale jesteśmy miłosierni i wspaniali i wyróżniamy naszych widzów i sprawiamy im wszelaką przyjemność na wszelkie fajne sposoby, oczywiście, bez, no darujmy sobie ten żart. Dobra, panu Paperu, czy jesteś gotów niczym pan Bartek Tarczyński na tak, ruszenie jestem gotów. Dalej? Czy pan Bartek Tarczyński jest gotów? To też jest pytanie, ale ja jestem gotów i właśnie teraz będę się wybierał. Z Peterem również dogadaliśmy się w międzyczasie, że będziemy rozdawać poziomy, ale w trakcie tego odcinka, ponieważ ja chcę złapać jeszcze jednego Pokemona właśnie w Dream Yardzie. Okej, okay, dobra. Czy startujemy teraz? Myślę, że tak, bo ja już nauczyłem Pokemona Cut. Mhm, okej. Okay. W ogóle chciałbym wspomnieć, że mam tutaj taką jakąś gówno krostę i bardzo mnie... tiltuję. Postaram się ją ukrywać na nagraniu, ale okay. Nie uda mi się. Próbowałem, okej? Dobra, no to my ruszamy dalej w każdym razie, tak jak już było powiedziane. Peter tak tam jest. Złapał Pokemona, ja idę złapać tutaj Pokemona, także dzisiaj klucie na pewno zobaczycie również na ekranie, w takim czy w innym... przypadku, tak? To podoba... chciałem powiedzieć, nie wiem, co chciałem podoba powiedzieć. Podoba mi się... O, jest! O tym pisali ludzie, że Audino się ciągle trafia w trawie teraz, po pierwszym liderze, i że to jest darmowy Expiczek. Dobra, pierwszy encounter tutaj to jest oczywiście Nidoran. 11 level. Ja wysyłam przeciwko niemu Zarodka. I czy 11... ja... Muszę 11 level Pokemona. To jest naprawdę dużo. Czy musisz zmieniać tego? Nie wiem. To jest hack Dryano? Różnie może być. Ale raczej Nidoran nic Krecikowi nie zrobi. Sweet Kiss.
Ha. O. A więc to tak. To jest bardzo ciekawe. Ja spróbuję w niego po prostu rzucić pokebolem. Może się złapie, może się nie złapie. Jak nie złapie się, to będziemy próbować dalej. Panu Paperu, czy masz może, Bartek Tarczyński, jeszcze jakąś anegdotkę? Tak. Czy ja mam jeszcze jakąś anegdotkę? Ogółem ja anegdotki nie mam, ale mam kilka przypowiastek, ponieważ bardzo dużo się ostatnio u mnie działo. Mhm. A mianowicie, na przykład, mojemu przyjacielowi urodziła się córeczka. O proszę. I to było naprawdę bardzo, no już wyczekiwane ogółem, ale i tak bardzo szczęśliwa rzecz, zdrowa. Mhm. Także gratulacje do niego. Nie wiem, czy ogląda, czy nie ogląda. Czasem mu się zdarzy, także o. Jeszcze raz tutaj oficjalnie przekażę gratulacje, ale bez imion wiadomo, żeby nie było tutaj niczego takiego. Co Bartek chciałem jeszcze Tarczyński. Powiedzieć? Bartek Tarczyński, to chciałem jeszcze powiedzieć. Oj, Poison Point. Oczywiście, że Poison Point wszedł. Dobra, co miałem jeszcze powiedzieć? Ogółem bardzo intensywny weekend mam, bardzo intensywny tydzień mam i ten, i poprzedni. Ogółem dużo prób, w piątek miałem próbę. Dzisiaj mam próbę, w środę mam nagrania już. Ponieważ zespołem zostaliśmy jeszcze przed pandemią poproszeni, właściwie przed pierwszą falą, poproszeni o wystąpienie w takim klubie muzycznym. Muszę zmienić Pokemona w Chorzowie, ale no z racji tego, że pandemia wybiła, nie da się za bardzo, wiadomo. Ale z racji tego, że się nie da, to prowadzący klub wpadli na inną rzecz, a mianowicie nagramy wasz występ i później go puścimy live, w cudzysłowie, w sensie niepublikowany wcześniej, następnego dnia. No i tak właśnie się to dzieje, w środę taki koncert właśnie nagrywamy, a znaczy, w środę to nagrywam, a w czwartek to będzie puszczane w tym klubie. Więc tak to właśnie się troszeczkę uaktywniło. No i właśnie dużo, bardzo czasu to również zajmuje. Dodatkowo jeszcze urodziny miał znajomy, byliśmy w 4 osoby i świętowaliśmy. Jutro prowadzę sesję. Podoba mi się, w sensie jutro dla nas, jutro, czyli w dzień publikacji tego odcinka, czyli dzisiaj właściwie. Mhm. Podoba mi się, że musiałeś wtrącić, że w 4 osoby, nie? Tak, no musiałem. No to jest obecnie tak, no. No i oczywiście Bartek Tarczyński. Bartek Tarczyński, jak najbardziej, jeszcze jak. Ogólnie, Audino dało mi bardzo dużo expa. Mówiąc bardzo dużo, mam na myśli, że wbiłem ponad jeden level, więc... Ponad jeden level? Ponad Damn jeden it. Level. To jest mnóstwo expa. To prawda. I człowiek czuje dobrze w takich chwilach i tak powinno być więcej takich chwil. Miejmy Czemu nadzieję, tych Audino nie ma wcześniej? Ja idę wykluć teraz Pokemona w każdym razie. Spoko. O. Spoko, ja czekam, aż będziesz klął, to wtedy się zatrzymam. Spoko, spoko. I też będę miał jeszcze anegdotkę, ale o tym to za parę momentów, minutek, sekundek, nie wiem, zobaczymy. W ogóle mój Kichi już przestał orać wszystkich na hita, bo już przeciwnicy są bardzo silni. Ale to nic, nie szkodzi. Nie szkodzi, damy radę. Ogółem, co miałem powiedzieć jeszcze? A propos, 6 grudnia w ogóle, Mikołajki. Możecie powiedzieć w komentarzach, jak spędziliście Mikołajki, czy odwiedził was Bartek Tarczyński i co wam przyniósł. Oprócz tego w Mikołajki oczywiście moja mama zaprosiła nas do siebie na celebrację. No my z reguły z Martyną tak do Mikołajek podchodziliśmy bardzo sceptycznie, bo no już troszeczkę mamy swoje lata, no i to jest takie bardziej, że wiesz, że tu aha, a tu coś czekoladowego zjeść i tak dalej, spoko, nie? Mhm. Ale finalnie skończyło się na tym, że zaprosiła nas mama do siebie i dostaliśmy prezenty i dostaliśmy tyle słodyczy i mój wewnętrzny dzieciak jest po prostu przeszczęśliwy, bo oczywiście moi rodzice wiedzą, co ja lubię i dostałem całe pudło tych cienkich Prince Polo, a to jest naprawdę jedno z moich ulubionych przekąsek. Wait, dobra, ja jestem w boksie 11. Przepraszam, że ci przerwę, czyżby chodziło o kurwa Prince Pałki? Nie, Prince Polo. A, okej. Okay. Dobra, muszę wyciągnąć inną kostkę, bo to mi drugą gdzieś wcięło, tutaj zakopała się i nie wiem gdzie jest. W każdym razie mam teraz kostkę żółtą i białą, które widzicie teraz na ekranie i rzucam. Niech będzie, że biała jest za pierwszą liczbę, żółta jest za drugą. 4, 1. Te 4, to znaczy ta jedynka w pierwszej tej Osiris z Full Restorem trzymający. Dobrze, także Osirisa teraz wymienię, Osiris będzie na poziomie 11. Pak. Nie!
Oj. Powiem tak. Ale Riolu ogólnie ja chciałem też nawiązać do sytuacji. No, mów. Obstawiam, że Riolu jak nic. Możliwe, możliwe. Ogółem ja chciałem nawiązać też do sytuacji poprzedniego tego. Oczywiście, wiecie, życie się zdarza, problemy techniczne się zdarzają i tak było właśnie u mnie, bo mój komputer po prostu stwierdził, skoro Peter już przeknął, to ja też mogę, że mam się pierdolić i że on mi nie wyrenderuje tego odcinka na czas i zamiast standardowych tak 2 godzin, jak mi się odcinek renderuje, 2,5, ja mask! Boy! To nie jest Riolu. Dobrze, dobrze. To nie jest Riolu, zdecydowanie nie jest to Riolu teraz. Także nazwiemy go Osiris. Jak tak patrzę, to może być bardzo dobry Pokémon. To może być bardzo ciekawy Pokémon, także zobaczmy teraz, czy jest legalny. No i zamiast tych 2 godzin, 2,5 godzin, który standardowo się renderuje mój odcinek renderował się godzin 6. Astonish, Fake Tears, Heal Block i Imprison. Och. Nie ma abilitki, więc ja bym uznał, że jest chyba trochę tak jakby... Nielegalne? No chyba trochę tak. Ktoś zapomniał dać mu abilitki, więc no wybieramy następnego Pokemona w tym momencie. A szkoda. Dobra. Z racji tego, że nie ma abilitki, nie mamy nawet jak go ulegalnić, nie mamy nawet jak tego uzasadnić, że to miało być coś innego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo na przykład ten Abomasnow, którego wyklułem jakiś czas temu, miał być Purloinem. Dobra, następnie... Muszę przerzucić obie kostki, bo wyszło 6-3, a wiadomo jest 5 rzędów. Znowu 6-2. 2-5. Starzin. Albo Starzin. Nie wiem. Starzin może. Starzin. Starzin. Dobra. Na poziomie 11. Tak jak Bartek Starciński. Bartek Starciński. Czy to się liczy do licznika, czy nie, jak mówimy Starciński? Tak. Dobra. No to macie odpowiedź. Ale okay. Jestem ciekaw, ile razy powiemy. Starcin? Nie, Tarczyński, Bartek Tarczyński. No nie. No nie. Który z was, dzbanuszki moje kochane, a, zresztą, nieważne. Jesteś z banami po prostu, nie? Kto ma ktoś robi licznik Pokemonów nielegalnych, nie? Tam w komentarzach. No, to będzie miał dzisiaj robotę. Rotom 2000 albo Bartek Tarczyński? Rotom 2000... Dobra, następne jajo. 4-2. Jabba. Z Life Orbem. Ja wiem, co to będzie, ja wiem, co to będzie. Zapiszemy sobie, żeby nie było. Jeżeli to będzie kolejny albo Masnow, to ja wychodzę. 3 nielegalne jajko, nie pozdrawiam. Czekaj, to jest super moment do... to jest super moment do intra, wiesz co ja z tym zrobię. O! To nie jest Poliwag. Jeżeli on ma dry skin... No z dry skinem tak trochę możesz wygrać z liderem? Chyba, że już walczyłeś z liderem, bo nie pamiętam. Nie, nie walczyłem jeszcze. A. Teraz zobaczmy, czy Jabba jest legalny. A wiesz, jaki może mieć genialny moveset, człowieku? Trzymający Life Orb oczywiście. Dry skin! Dobrze, dobrze, dobrze. Cross Chop, Headbutt, Vacuum Wave i Bullet Punch. Panu Paperu, jest legalny. Pragnę powiedzieć ci, iż witamy Jabbę w drużynie. Dobra, witamy Jabbę w drużynie. Ja go teraz szybko wyleweluję i będziemy mogli kontynuować. No niestety, widzicie, zajęłoby to o wiele krócej, gdyby ktoś z was pomyślał na przykład podczas tworzenia jajek. Także możecie się przyznać w komentarzach, kto zwalił 2 Pokémony. Matslap? Nie, podziękuję. To jest naprawdę dobry pok. Poison Sting level, też podziękuję. To był level 11, tak? Mhm.
Okej. Dobra, więc może czas nadszedł na moją anegdotkę. Mianowicie, panu Paper, zdarzyło się ostatnio, iż byłem ze znajomymi chwilowo na mieście i idąc do sklepu zauważyliśmy człowieka. Człowiek sobie był. Wiem, że to brzmi jak historia każda inna, ale zmierzam do tego, że człowiek leżał przy ławeczce. No i... Tak spojrzałem i tak no... Pierwsza myśl, jaka się pojawia, no pomyśl, jaka może być pierwsza myśl? No, nawalony, no wiadomo, nie? Tak. I z tego, co widziałem, to faktycznie tak było, ale pragnę się pochwalić tym, że po raz pierwszy w historii mojego całego życia miałem... Nie wiem, czy to jest przyjemność, czy co, ale zadzwoniłem na numer alarmowy, nigdy w życiu jeszcze tego nie robiłem i powiem wam, ludzie, że jeżeli wzywacie kogoś numerem alarmowym, to na pewno warto zachować spokój, zwłaszcza w sytuacjach takich jak moja. Ja miałem o tyle farta, że nie działo się nic takiego mega groźnego, bo facet był, no, trochę, nie powiedziałbym, żeby był przytomny, ale oddychał, więc okej, spoko, nie? No, żyje w każdym razie, nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, nie jest to, nie wiem, pożar czy cokolwiek, więc spoko. I jeżeli już zdarzyłoby wam się, że musicie wykonać takie połączenie, to nie zapominajcie o tym, że to jest bardzo ważna informacja dla was, żebyście pamiętali. Na początku, nie wiem, czy mówicie dzień dobry, czy nie, no ja powiedziałem, bo miałem czas na to. Mówicie miejsce, to jest bardzo ważne. Taka niepisana, acz zapisana zasada. Najpierw trzeba powiedzieć miejsce, bo w razie, gdyby przerwało rozmowę, to wiedzą, dokąd jechać. To jest najważniejsze. A potem dopiero parę innych pierdół, czyli opisanie sytuacji, czy coś takiego. Okej, okay, no tak, Boże, to jest bardzo ważna informacja i to powinni, jeżeli nauczyli was tego w podstawówce, no to coś jest nie tak z systemem szkolnictwa, nie oszukujmy się. Znaczy, nawet gdyby nie to, to i tak jest coś nie tak z tym systemem. Panu Paperu. Tak. Odpaliłem wcześniej OBS-a i powiedziałem ci, że dostałem donata, no nie? Taki spóźniony, ale no tak, donate. No, było coś takiego. Chciałbym powiedzieć, że dostałem właśnie donata real life. Ponieważ... Teraz? Jeszcze teraz? Tak, w tym momencie. W tej sekundzie. Okay. Bo zdarzyło się coś takiego i uwaga, to będziecie mieć zaraz materiał do memów wizualnych, jak coś, proszę bardzo, proszę działać. Tym bardziej, że dla fanów grafiki to łatwiej będzie wycinać. No bo wiecie, tam jeden kolor czy coś, nie? Otóż, no wiadomo, ktoś z moich domowników postanowił zaskoczyć wszystkich innych domowników genialnym obiadem i dostałem kepsa! O, oh, wow. To jest rzeczywiście genialny obiad. I w ogóle widzę tutaj, nie wiem kiedy ona się tu pojawiła, ale wisi koszulka nade mną. Wait. Okej, okay. Co? No koszulka wisiała nade mną na haczyku, what the... Nie rozumiem tego, ale dobra, panie, no... Panie Peteru, jak wyjdziesz z walki, to mamy ważną rzecz do zrobienia. Bartek Tarczyński? Bartek Tarczyński. Wszystko jasne. O Boże, Ralc, jak ja bym chciał Ralca, tak po prostu, jak gdyby nigdy nic. Ralc to jest... Bóg! No Ralc to jest... Sztos Pokemon. Słychać to. Co ty tam kepsika teraz otwierasz? Zasadniczo! Nie będę żarł na nagraniu. Leżał i ci pachniał teraz. Tak, a wiesz, ja nie będę jadł na nagraniu, bo się opluję i będzie mi sos kapał i najgorzej. Co nie zmienia faktu, że po nagraniu... Czy ty trenujesz teraz, czy ty walczysz? Walczę w nie. A, przepraszam, zapomniałem, że już wychodzę z walki. Wait, nie robimy takich rzeczy, panie Tajlu. Mogę na speedupie wyjść tutaj, z tej walki, skoro i tak nic nie robi. Dobra, nieważne, też wszedłeś. Klifery. O Boże, Grzib! Masz jedno proste zadanie. Wycofać się. Czego nie rozumiesz? Mogę tego Tajloa zabić i dopiero potem się zajmiemy tym, czy mamy się zająć? Czy mogę uciec od tej Klifery? Tak, mogę, bo ja już się bałem, że ta Klifery będzie miała metronom. Mogę go zabić? I tak dalej. No zabij go, tak, no, jejku, przecież ci nie zabronię. Miskliknąłem, bo chciałem zrobić defense call, ale to nic.
Myślę, że damy radę. Uuu, easy. Tak, Focus Energy w nieskończoność. Super. Bartek Tarczyński! Dobra, panu Piperu, jestem już poza walką. Dobra, to panu Piteru 5 poziomów rozdajemy. Woo! W końcu! Czekałem na to. Dobrze. Leveliki i levelusie. Dobra, to ja patrząc po tym, co mi może rzeczywiście pomóc w tym gymie. Jabba. 17 poziom. Przepraszam, pomyliłem się w matematyce, 16. Znaczy, ale myślę, że nie będę Jabbie dawał 17. Ponieważ? Dam 3 poziomy Jabbie. Do 14. I Zarodkowi też dam. 2. Okej. Ja na pewno inwestuję w Fifloka. Will or miss? Okay. To jest fajne. Dobra. No i ja rozdałem 5 poziomów. Dobra, mi zostało jeszcze 4. Poczekaj, rozkminiam. Raz, dwa, trzy. No i powiedzmy, że kici czwarty. Dobra, koniec rozdawańska poziomów. Blablabla. Możemy grać dalej. Gotów? A po prostu grasz. Dobra, ja już ruszyłem. Spoko. Poszedłem. Spoko. Czy pierwszy będzie grzib? Jak ja lubię tego, lubię go po prostu. On jest fajny. Jest po prostu fajny, jest spoko. I to jest coś, czego naprawdę potrzebowałem. Grasiasty Pokemon. Ja wejdę potrenować w gymie. Spoko, czemu nie? To w końcu który level ma ten twój Krogan? Zapomniałem już. 14. Czy no to myślę, że będziesz bezpieczny. Poziomem jest na równi z poziomem lidera. Najwyższym. Tu był critical hit, proszę zapisać. Jeżeli ktoś jeszcze nie zapisał. To był crit! To był crit! Jeszcze jeden Shellos i będę mu albo lotad. I będę mógł iść dalej. Idę dalej, mimo tylu... Nie, dobra, darujmy sobie. Dobra, i mamy tutaj ziomeczka. Kim ja chcę z tym ziomeczkiem walczyć? Myślę, że ewentualnie krecik by też mógł być, ale zarodek na start jest zawsze dobrym wyjściem. W ogóle, kiedy... No. Grzyb robi body slam, to on wydaje taki dziwny dźwięk, taki... Serio? Tak, taki... No to ja usłyszę to dopiero na nagraniu. Ja muszę zapisać, że podgłosić. Będę wiedział, o co chodzi. Oj Boże, na speed upie niechcący wyszedłem, ale nic się nie stało. Slowpoke. No tak. Moje HP jeszcze nie jest w porządku, ale zaraz będzie. Spokojnie, panie Bartek Tarczyński! Kojarzysz taką... Tarczyński! Boże, nie. Kojarzę. To znaczy, to nie jest rzecz, z której należy się śmiać. Muszę to wyciąć. Nie mogę. Oczywiście, że Jon. Zapomniałem, że jestem na nagraniu i muszę to wyciąć, sorry, ale... Ale i tak, kto ma się... Nie, dobra, nie. Nie, po prostu to wytnę całkowicie. Wytnę. W całości wytnę. Dobra. Co ja zrobiłem? A, nie jest tak tragicznie. Niewiele zrobiłeś, rozumiem. Ale mam problem z tym slowpokiem, powiem ci. A, nie wątpię. Ej, dude. Jaki to Bo on ma Yon. I to jest problem rzeczywiście, że on ma ten Yon. Dobra, tutaj Water Gun to jest, wiadomo. Co ty masz na zarodku? Psywave po prostu? To jest zawsze randomowy. No Psywave po prostu, myślę, że to jest ta opcja, no. Ja spróbuję tego Geoduda nabyć. O, kryt, proszę bardzo. O. Cudowny jest ten dźwięk. Dobra, generalnie to Geodude robi mi... Właśnie, panu Paperu, kojarzysz panu taki item Shell Bell? Tak. Dobrze. Wiesz, że jest absolutnie do dupy w zwykłych grach. Technicznie rzecz biorąc, tak. Otóż to. Chociaż teraz... ta odrobinka życia, którą leczy, jest bardzo, bardzo spoko. Tak, z tym, że zazwyczaj dużo fajniej jest mieć leftovers. I nie powiesz, że jest inaczej. O, piszczel awansował. Nice.
No w każdym razie nie powiesz, że jest inaczej, prawda? No nie, no ogółem w głównych grach jest, no można stwierdzić śmiało, że jest useless. Właśnie. Ostatnio użytkownik o nicku Lord Envy, który nagrywa Pokémon Showdown na YouTubie, wrzucił film, gdzie używa tego Blacephalona z tym oto itemkiem, z Shellbellem, z Mind Blown. Okay. I tak sobie myślę, okej, ale skoro Shellbell zawsze leczy mało tego HP, to po co? Jaki jest sens? Otóż, Shellbell nie leczy tam jakiejś ilości określonej twojego HP, tylko leczy 1/8 tego, co sam zrobiłeś. Więc gdyby w teorii takim Mind Blownem zniszczyć coś tak potężnego w HP jak Chansey, Wobbuffet, Blissey, Wailord, Snorlax, gdyby takiego Pokemona zniszczyć Mind Blownem na hita, to tracisz pół HP od Mind Blowna, ale odzyskujesz 1/8 ich HP. I wczoraj... I wczoraj, słuchaj, oglądałem właśnie, jak on tym Mind Blownem, nie pamiętam przeciwko czemu walczył, ale tak zarypał typa na hita. Nie wiem, czy to nie był Landorus, czy coś takiego, że odzyskał tyle HP, że miał 67% zdrowia. Po jednym ataku Mind Blown. Czyli odzyskał 25% tego swojego recoilu, tak? Coś takiego, nie? 25% swojego życia, tak jakby. 17% no bo Mindblown ma recoil 50. Tak, więc odzyskał 17%. Ale nadal. To jest mnóstwo. To jest o wiele więcej niż ta 1/16 od leftoversów. Czekaj, 50% plus 25%. To jest 75%. Ja powiedziałem, że miał 67%. A, ja usłyszałem 76 i miałem takie. Matematyka mi się nie zgadzała i to tak. Ale no, tak jak mówię. Widzicie, no, ja ostrzegałem na początku odcinka, że ja jestem nie do życia dzisiaj. To w sumie prawda. Za to do życia będzie mój nowy Pokémon, którego za chwilę będę kluł. Więc gdybyś mógł teraz przez parę chwil się nie poruszyć, to byłbym bardzo za. Muszę wejść w nowy Pokémon. Nie wiem tylko, gdzie mi się ten Pokémon pojawił. To był Geodude. A tu jest, Boże, on się uciekł, frajer mały. Dobra, powoli po kolei. Najpierw sobie zrobimy taką organizację, że 24 box to na przykład będą moje Pokémony. Muszę zmienić nazwę. Poklikam sobie, a co? Czemu nie? Moje. I teraz odłożymy chwilowo na przykład ciebie, przyjacielu, na rzecz ciebie. 14 poziom i nie mam pojęcia, za który ten... chyba tutaj po prostu. No tak, na to wygląda. Tak, uwaga. Jeszcze tylko jakaś tam wiadomość. Uwaga. 6-5, oczywiście. Jedziemy dalej. 2-5. 2-5. Judasz. Och. Judasz. Co to może być? No ciekawe. Dobra, level 14. Na którym? Na 14. Panie Judaszu, level 14. Mam nadzieję, że będziesz bardzo ciekawym dodatkiem do drużyny. Uwaga. Judasz. Ciekawe, czy to będzie Pokémon stalowy, nawiązanie do srebrników. No, proszę. Ciekawe, czy też dostajesz go bez abilitki. Zobaczmy. Panie Judaszu. Bartek Tarczyński, tak. I właściwie to dlaczego on ma żółtą mordę? Czy to jest jakieś nawiązanie? Czy to jest taki łysy łeb? To jest po prostu maska, tak jak się chowało faraonów czy tak dalej, to mieli zawsze te złote maski na sarkofagach. No to jest maska z sarkofagu po prostu. Okej. Okay. Fake wygląda legit, legit nasty plot, legit astonish, legit protect, legit mami, legit! Witamy pana Judasza, szanownego. Bardzo dobrze. Level, mówiłem, 14, tak? 14. Dobra. Levelek 14. No, przynajmniej mi się trafił legalny. Disable nie. Co? Nie ma potrzeby, tak myślę. Haze. To jest bardzo ciekawe. Znając te haki, myślę, że może się przydać. Zamiast myślę, że za fake tearsy. 14. Nightshade. Ho, na początek. Czemu nie? 14 levelek. Dobrze. Jak teraz wygląda ten Pokémonik? Czy ja chcę go w ogóle w składzie w tej chwili? Ale Bulk!
Nie chcę w tej. Jakby, ja jestem zadowolony z tego, co mam, ale w razie gdyby cokolwiek, nie daj Boże, to. To jest. Wiadomo, to jest. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to chciałbym szybciutko zrobić tutaj taki myk, że to nazwę. Gdyby tu były śmierci, to co by napisać? Bartek Tarczyński odpada oczywiście. Nie wiem, ja zawsze piszę jakieś takie he dead albo coś takiego. Co może być martwe?